Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Recycling Center Simulator. Proszę Państwa, mamy kontynuację naszych przygód z poprzedniego odcinka. Jak pamiętamy, mieliśmy tutaj kontrakt na złom, śmieci różnego typu, które przywieźliśmy, następnie posortowaliśmy je. Mamy teraz pracownika, wcześniej sortowaliśmy ręcznie. Tego pracownika jeszcze nie testowaliśmy. Dostaliśmy taką maszynę do przemiału papieru, a tutaj dokupiliśmy nową maszynę, tym razem do kruszenia drewna. I co? Kazano nam się położyć spać, więc tak też uczynimy. Tutaj latarka jest. Dobra. No i zobaczymy, co w kolejnym dniu będziemy mieli do ogarnięcia, ponieważ mamy tutaj kontrakt na prasowane papiery. Posiadamy 10, na 12 mamy mieć, czy 12 posiadamy? Wiecie co, ja jeszcze bym to przeliczył może. Bo być może mamy tutaj wystarczającą ilość. No tak, mamy wystarczającą ilość, okej. To jak ja to muszę zrobić w tej chwili, żeby to ogarnąć? To było w rynku? Nie, to nie było w rynku, to było w kontraktach. A, dostawa, tak? Czyli możemy, dostawa. A, pięknie. No dobrze. Czyli my po akceptacji, jeśli mamy już wystarczającą ilość danego surowca, który jest wymagany, możemy po prostu kliknąć dostawa i elegancko. Poziom reputacji nam się zwiększył. Zarabiaj punkty reputacji, dostarczając kontrakty wcześniej, kończąc obszary, sortując, sprzedając na rynku i rozwijając swoje centrum. Punkty, które zarobisz, zwiększą twój poziom reputacji i uzyskasz dostęp do większej ilości treści, oferty odpadów, firmy, personel, roboty, maszyny, narzędzia i ulepszenia. No i bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. No dobra. Proponuję, żeby jednak skorzystać tutaj z oferty spania, więc sen. Dzień pierwszy, raport dzienny, tak? No, wydaliśmy dużo z uwagi na zakup choćby za 600 tych dolarów maszyny, no ale również i pracownik, widzę, i tutaj oferta tego złomu, natomiast przychód 146 dolarów. Następny dzień. O, to ewidentnie Pabellus. Truskaweczka to już ze stoperami w uszach śpi. No dobrze, i co teraz? Teraz już nam dają wolną rękę, jak rozumiem, bo nic się nie wyświetla. W związku z powyższym zobaczmy oferty złomu. Za 135 zielone to będzie chyba dużo szkła, tak? Natomiast my, czy nam zależy na czymś konkretnie? Myślę, że na razie chyba nie. Na razie chyba nie. Dobrze, zobaczmy. Tak, szkła jest dużo. 80%. Szacowana waga odpadów 54 kg. Morgan, oj, źle jej z oczu patrzę, ale spróbujmy zejść poniżej 100. Sprawdźmy to. Może 80 dolarów. Zobaczmy, co ona na to. Umówmy się, no to nie, to dużo zeszła, to ja podwyższę na 90 dolarów. Ciekawy jestem, czy mamy ograniczoną ilość tutaj. A ja myślę, że 95 jest lepsze. Czy mamy ograniczoną ilość prób? O, no i elegancko, 95 to mi pasuje. Zaakceptujmy to. Możemy mieć, tak jak było tam powiedziane w poprzednim odcinku, jedną taką ofertę aktywną. No szkoda, szkoda, ale dobrze. Go. A ja bym jednak spróbował, nie? Spróbował przyjąć kilka takich zleceń. Dobra. Lecim. Zbieramy na razie do wora. Jeżeli worek się zapełni, wówczas bierzemy coś dużego, tak żeby na pusto nie lecieć. To chyba duże jest. A, to też. Sporo szkła. W
To do ręki. To też do ręki. A to nie do zebrania. Czy ja mogę sobie podświetlać jakoś? No one się same podświetlają, ale czy ja mogę jakoś tak na moje własne życzenie sobie podświetlać? Czy nie mogę? Chyba nie. No, dużo szkła, niewątpliwie. Worek powoli się zapełnia i jest już pełny. To wybierzemy, tak jak powiedziałem, w rączkę i wrzucamy. Upuść wora i proszę bardzo, jestem ciekawy, jak ten pracownik będzie tutaj nam to wszystko ogarniał. Tu już chyba wszystko małe zebrałem. Tak, tutaj już wszystko małe jest zebrane. W związku z tym idziemy tutaj. O, to jeszcze jedno pięterko. Zacznijmy może po kolei od tych pomieszczeń, tak żeby się tam jakoś nie zachetać. Ja myślę, że to mógłbym przez okno puścić, jeżeli to da radę w ogóle puścić. I hop. O, było blisko. Dobrze, spróbujmy, bo może tak się uda trafić do tego pojazdu. No, powiem szczerze, to chyba był rzut za trzy. No, widzę, że powtarzalność jest. Szechy, kurczę, Michael Jordan się znalazł. No, nie można mieć w życiu wszystkiego, niestety. Dobra, ale za to może o. Pięknie. O, i odpady drewniane już całe zebrane. To dobrze. Ja sobie to później tam wyzbieram. Lepiej stamtąd, nie, niż tak ganiać po jedną rzecz. To w takim wypadku mogę to samo robić z worem, nie? Czyli upuśćmy tego wora i hop. No! Kurde, nie wkij dmuchał, słuchajcie. Jeżeli chodzi o statystyki rzutów, to więcej trafiało? Nie, bo chociaż nie. Może nie trafiało więcej do wozu, patrząc na to, ile tutaj leży. Ale znowu patrząc na ilość w worku w stosunku do tych pojedynczych, to bilans jest całkiem niezły. Dobra, tu chyba już wszystko. Plastikowe torby. No dobrze, w porządku. No, ten pracownik troszeczkę chyba roboty będzie miał, coś mi się tak wydaje. Dobra, wora mam pełnego. Było blisko, ale niewystarczająco. No i to już chyba będzie tyle tutaj. Z tego co widzę. Także możemy wrócić do naszego pojazdu. A nie, no gdzież tam? No. Nie możemy wrócić do pojazdu. To się dla nas tutaj nie nadaje. Sobie bliżej podrzucę, to będzie mi łatwiej. To teraz już chyba będzie wszystko. Jak tak patrzę, to ja już tutaj nic dużego nie widzę. A małe rzeczy też wyzbieraliśmy. No dobra, to ładujemy. Okej. Okay. No i jeszcze worek. Pięknie. Zatem nic tu po nas. Tu jakiś włam był, czy... Jak to interpretować?
No dobrze, i sprawdźmy w takim wypadku, jak to ma funkcjonować. Aha, czyli my musimy mu drzwi otworzyć, wówczas on będzie to tutaj robił, tak? I co? No, idzie mu trochę wolno. Ale to nic, to nic. Teraz tak. Prawdopodobnie on wszystko rozładuje. I pytanie brzmi, czy ja mogę wówczas przyjąć kolejną ofertę i pojechać po kolejny towar, a on będzie w tym czasie sortował, czy my musimy być tutaj na tej mapie, żeby on to robił. Bardzo ciekawe. Dobra, jeśli mowa o papierze, no to tutaj mamy, no mamy ten papier, taki jaki mamy. Dwie sztuki. Ale możemy teraz tak to umieścić, bo tutaj mamy rozdrabniarkę do drewna. Proszę uprzejmie. Aha. I teraz co? Trociny możemy z tego robić. Mamy niecałe 14 kilo, więc myślę, że... Czy mogę tutaj na klawiaturze? Mogę. 13 kilo trocin. Zrób, proszę. No ładnie. No, mógłbym mu pomóc, ale to ja miałem go przetestować, tak? Więc wydaje mi się, że nie powinienem pomagać. Dobrze, i co teraz, Midlandsu, zrobisz? Będziesz sort... Aha. Porozmawiaj. Sortuj odpady. O, czyli trzeba mu wydać dyspozycję. I co się teraz stanie? Czy tu pojawią się teraz kartoniki, czy te pudełeczka, kontenerki? Jakkolwiek to jeszcze nazywać? Zaraz się przekonamy, aczkolwiek no pracuje strasznie wolno. Czyli to kółeczko, które widzieliśmy, to jest cały czas jego pracy, tak? Czyli jemu idzie to szybciej. No dobrze. Proponuję, żeby wziąć może ten kontenerek tutaj z drewnem jeszcze. My się tam zajmowaliśmy właśnie tworzeniem trocin. On to tutaj rozdrobni i teraz... czyli te części drewniane to niespełna 2 kilo, więc raczej mnie się to nie opłaca w tym momencie. Dużo mamy tutaj do poukładania na palecie. Mógłbym jeszcze sprasować, znaczy rozdrobnić papier, bo do tego też posiadamy maszynę. Ach, trochę ciasnawo się zrobiło. No ale dobra, damy sobie radę. Części papierowe, to też no, troszkę mało. Ja mogę to tutaj przerobić na prasowane papiery, ale czy mnie się to teraz opłaca, to chyba nie. Chyba za bardzo nie. Niemniej, możemy przyjąć chyba kolejny kontrakt, oferta złomu. Tutaj mamy... O, tu jest dużo papieru, przykładowo, za 77. Ja jeszcze bym się potargował. On taki felus jest, taki, ale może być cwaniaczek. Zobaczmy, czy zejdzie na 30. Ostatnia szansa. Słuchaj, nie szantażuj mnie, synu. Zszedłeś o 10, to ja ci na 40. ...66 będzie lepsze. Wydaje mi się, że 50 będzie lepsze. 60... Patrzcie ty, jaka menda, no. No to... ...zszedłeś... ...no tak, kurczę... ...o 2, tak? To 52, proszę. Przy okazji zobaczymy, czy... ...myślę, 63 obiecuję, że jest to warte każdej złotówki. No nie wydaje mi się, no. 53...
Czy mam ograniczoną ilość szans? Nie ma więcej targowania. No dobrze, no, czyli mam. W końcu się wkurzają, tak? Ale chciałbym jeszcze zobaczyć, bo tutaj jest dużo szkła, tu jest za to dużo drewna. Spróbujmy się potargować. Czy mogę kilka ofert? Wow, nigdy nie myślałem, że to przyniesie pieniądze. Ja bym chciał ci dać, synu, 70 może. Co ty na to? 101. Hmm. 75. 89. O, to już znacząco. 75. 80. Hmm. 88. 82. 87. 85. No dobrze, no, zobaczmy. O, no i się zgodził, dobra. Oferta przyjęta. No i dobra. Hmm. Teraz pytanie. Teraz pytanie. Czy mogę wybrać sobie, gdzie jadę? O, mogę. No dobra, to w takim wypadku ogarniamy temat najpierw papieru. Dobrze. No, spory teren. I oczywiście zbieramy najpierw te małe śmieci, później te duże, jak już tam zapełnimy wszystko, aczkolwiek to już bym od razu walił tam w kierunku samochodu, bo łatwiej jest spod samochodu zbierać. Spróbujmy to zrobić w miarę tak szybciochem. Jestem naprawdę ciekawy, czy później będę mógł coś produkować, bo jeśli tak, to fajnie by było. Idziemy na górę, bo tutaj już chyba wszystko zebraliśmy. I woro musimy sobie wyrzucić. Hopsa. No prawie. Już mi tak nie zależy na trafianiu do wozu. Ajajaj. Tutaj troszeczkę też szkła będziemy mieli. Więc ja będę kazał pracownikowi sortować, jeżeli tam będziemy mieli, powiedzmy, coś ukierunkowane na konkretną rzecz, tak jak tutaj mamy więcej papieru, nie? No to później będziemy to mielić, kruszyć, czy tam mielić, wszystko jedno. Ale jakieś takie mniejsze, jak taka drobnica będzie, drewna czy szkła, to niech on to tam mieli. Niech on to, przepraszam, sortuje i jak się nam uzbiera, to wtedy do mielenia, bo to chyba nie ma sensu tak po kawałku wrzucać. Chociaż powiem wam szczerze, że teraz tak jak patrzę na ilość tego papieru, to aha, worek pełny. To tak mi się wydaje, tego niewiele. Dobrze. To już chyba nic nie będzie. Proponuję powrzucać tam do wozu, bo nam pokażą ilość zebranych tych odpadów. Siedemnasta godzina czasu gry. Coraz ciemniej się tu robi. Okej. No i co? I ten worek jeszcze, tak?
No, ale to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze odpady plastikowe gdzieś powinny być. Nie leży mi tutaj coś? Nie leży. Musimy się przejść, bo coś pominąłem. Tu wyzbierałem wszystko. Tutaj także nie ma nic. Jeżeli w środku tam nie znajdą się jakieś brakujące rzeczy, które mogłem przeoczyć, no to będziemy szukać naokoło. A może gdzieś tu na tym balkonie jest? No najwyraźniej nie. Czyli jak rozumiem, to tutaj, bo jak widzimy, to już kolejny raz trafiamy na jakąś tam budowę. Ach, tutaj coś. No może to to. Więc czy tu tylko z budów będzie? O, nie można sobie zrobić krzywdy. Dobra. Jeden śmietek tylko. Jesteś tutaj, ale możemy przenieść się od razu na tam. No to jest całkiem niezłe. A nie, czyli nie tylko budowy. Czyli nie tylko budowy, drodzy Państwo. Bardzo dobrze. Mnie się to bardzo podoba, że jest różnorodność takich miejsc. Mogę sobie latareczkę odpalić. Będzie elegancko. Aczkolwiek myślę, że to można było zostawić na koniec. Ależ dużo tego. Dużo szkła tutaj będzie. No to dobrze, to dobrze. Będziemy mogli kupić maszynę do kruszenia szkła. Zwróćcie uwagę, że zawsze jakoś tak ta waga wychodzi, że zapełniamy worek całkowicie co do grama, nie? Przypadek? Jakiś mały samolocik. No, tu będzie, no właśnie, tu będzie dosyć ciężko rzucać, ale to nic. To sobie później wyzbieram. Ach ty. Dobra. No, są różne zakamarki. Nie wszystko okazuje się być śmieciem. Ilość tych pierdół, które tutaj są, skutecznie utrudnia jednak zbieranie, ale damy radę. No tam jakiś się kurczę wziął i oddalił od wozu. Dobra, odpady metalowe zebrane w całości, więc okej. Patrzymy dalej. No to też jest duże. I jeszcze takie pytanko jest tutaj takie prozaiczne w sumie. Czy ten samochód można zapchać, nie? W sensie, że już nic się tam nie zmieści. No, to też jest szkło, takie to lustro pobite, ale no, tego to już się nie da stąd zgarnąć. Dobra, jeszcze tutaj zobaczmy. Coraz ciemniej, 19. Coraz trudniej zauważyć, ale tam się jeszcze podświetlają rzeczy. Jeszcze tutaj mamy coś dużego. A nie, do worka się zmieściło. A ja gdzieś widziałem, chyba tu butelka była, nie? Czy? O, dobrze widziałem. No dobra. O, jeszcze tutaj i tutaj. Sprawdźmy. Pięknie. Jesteśmy tutaj. Możemy wrócić do fabryki. Tu wszystko jest wyzbierane. Otworzymy ciężarówkę. I co? I czy nasz miglans po nocy też pracuje? Też pracuje. No dobrze, proszę Państwa. To on niech sobie tutaj dzielnie robi. Natomiast w kolejnym odcinku będziemy to przetwarzać. No i zobaczymy, ile uda się na tym
wyciągnąć. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.